Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a to i możliwe, że ostatni już odcinek z gry Sąsiedzi z powrotem z piekła. Tak więc bez zbędnych gadań zaczynamy odcinek Sąsiad za burtą. Przedostatni etap podróży obfituje w wydarzenia. Mamuśka bez przerwy uskarża się na hałas. Tymczasem sąsiad wziął pod lupę środki bezpieczeństwa na naszym statku. Wkrótce Woody wybije mu z głowy pojęcie bezpieczeństwa. Dobra, 8. I zobaczmy, co my tu mamy. Sąsiad za burtą, tak. Sprzęt nurkowania jakiś. Dobra, sąsiad co robi? Jeść cukierki, żre. Potem idzie się bawić wędką, okej. Okay. O, tu przy okazji mogę coś wziąć. Dobra. A, potem schodzi tutaj do szalupy. Okej. Okay. Uciekaj, Woody, uciekaj, uciekaj. Dobra. I co tu mam? Butla ze sprzężonym powietrzem powinien tutaj. Cukierki z pisuarów. Aha. To wiem co, jak, gdzie. O nie, 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 mamuśka, mamuśka, mamuśka tu idzie. Dobra, o, kamizelka, oj. A może to tutaj. Dobra, mniejsza z tym. O, w sumie, patrzcie, pokój w stylu takim, jaki sąsiad miał kiedyś. Moneta? Dobra, nie wiem po co moneta, ale okej. Okay. Co jeszcze? Jakaś kiełbasa? Okej. Okay. Nawet kwiatek znowu ma wyrośnięty. Mamuśka idzie krzyczeć na dzieciaka chyba, właśnie. A potem... Jak przestanie krzyczeć, to idzie potem spać. Gaśnica, okej. Okay. Powiem szczerze, nie wiem co tu jeszcze. 8 zagadek, mam na razie potencjalnie 4. Okej. Okay. Nie, tam nie ma co. Tam jest i mamuśka i sąsiad, więc no. Znaczy nie, mamuśka jest tutaj, oj. To trzeba będzie zająć się tym wszystkim w momencie, w którym po prostu mamuśka pójdzie wrzeszczeć. Inaczej się nie da. Okej, okay, najpierw to coś. Gaśnica. Chyba, że to gaśnica tutaj. Tak. Tutaj, ale to jeszcze nie teraz. Zobaczmy, czy mogę ogólnie wziąć. Aha. Czyli nie, bo pies nie pozwoli. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, moneta będzie, żeby zadzwonić. I okej, okay, muszę szybko schodzić. Dobra. Kompletu to ja nie mam jeszcze chyba, ale okej. Okay. Uwaga, uwaga i... Zaczynamy robić wszystko, co możemy po prostu. W końcu wynajdę pewnie wszystkie rzeczy. I teraz dobra, jak mamuśka pójdzie, przekupujmy psa kiełbasą. I jak już przekupimy kiełbasą, to wtedy zobaczymy, co w zamian ten piesu pozwoli nam zrobić. Little Yapper. Tego określenia piesa jeszcze nie widziałem. Dobra, ma kiełbasę. I teraz będę mógł chyba coś tam wziąć nawet. Nie wiem, czy zdążę, tylko zanim mamuśka się obudzi, ale spróbujmy. Dobra. Czyli pilnik, okej. Okay. Sąsiad się nadmuchł i prawie ten... O nie, nie, najgorzej. A nie, na styk zdążyłem. Okej, okay, i coś tu jeszcze jest? Tak, jeszcze coś można wziąć chyba z leżaka. Dobra, mam dwa, teraz pilnik tutaj? Czyżby? Okej. Okay. Dzisiaj coś idziemy nawet dobrze, jak na razie, chociaż... Dobra, jeszcze widzę cukierki. I resztę, powiem szczerze, nie wiem, czy odkryję. I czy wiem, co tam trzeba będzie. Ale dobra. W takim wypadku... Warto byłoby wykorzystać okazję, kiedy mamuśka będzie szła wrzeszczeć.
Ale póki co się schowajmy i... Aha, w ten sposób, dobra. I zobaczymy za chwilę, co dalej będzie. Obstawiam, że tutaj trzeba będzie zmienić jakieś znaki. I to będzie kolejne. Po prostu razem z cukierkami. Więc to też zrobię. No okej, sąsiad wypadł. Dobra, zdążę, zdążę. Oj. No, okej, czyli nie da się na międzypiętrze siedzieć. Mój błąd akurat. Bo nie ukrywam, to ja tylko zawiniłem. Dobra. I do góry. Całe szczęście to jest w miarę to, co chciałem. Dobra. To w takim razie to ogarnięte. Jeszcze tutaj teraz zadzwonić. Czy go to wkurzy, czy nie? Zaraz zobaczymy. Tak, wkurzyło go. Niestety tak czy siak nie zdążyliśmy zająć się mamuśką. A coś czujesz, że tam naprawdę będzie jakiś wielki sekret. Ale okej. Co my tu jeszcze mamy tak właściwie? Coś z mamuśką, czy tam tak właściwie to jest z tym. I okej. Po tym mamy jeszcze... Jak to się nazywa? Po tym mamy jeszcze... Właśnie tamte dwa. Dobra. Nie zdążę. Aha. Aha, jednak zdążyłem. O-o. Ale dobra, udało się. Nie, tu nie ma niczego, tylko idź do, więc to chyba jest błąd. Ostatnie dwie to jest... Dobra, jeszcze tutaj coś chyba. I chyba dzieciakowi trzeba pomóc jakoś z hałasowaniem tylko. Sprawa jest taka, że jeśli tutaj niczego nie ma, to ja już nie wiem. Chyba, że w torebce mamuśki coś jeszcze mam wyszukać. Ale powiem wam szczerze, jeśli tak, to będzie to trochę trudne, żeby wnioskować, co tam jeszcze może być. Ale dobra, mamuśka śpi. To spróbuję pomóc dzieciakowi przy użyciu pilnika. Dobra, to może tutaj? Nie. Aha. To zacząłem się obawiać, że naprawdę będzie potrzeba czegoś jeszcze, czego albo nie zauważyłem, albo nie mam pomysłu, co to może być. A, komoda? A nie, na komodzie była moneta przecież, chyba że coś jeszcze jest poza monetą. On tak tu nie zagląda, to mogę sprawdzić. Jest ryba. Zobaczmy tutaj tak, czy jest ryba. Nie. Okej, czyli jest tylko to. A. Obraz, dobra. Dobra, mamy kolejną zagadkę. Tylko coś jeszcze z tym. Dobrze, przynajmniej tyle już wnioskowałem. I pewnie jeszcze to łóżko mamuśki, naprawdę, tutaj coś musi być, skoro jest to wszystko. A nie ukrywam, jest to moja ostatnia nadzieja. Nie, nie, Woody, nie! Sąsiad, co zobaczy? Och. Ja głupi jestem, powiem szczerze, z tym wszystkim. Dobra. W takim wypadku mamuśka się zaraz budzi. Dałoby się ogarnąć trochę inaczej, ale... No dobra. Nie, sąsiad i mamuśka są zdesynchronizowani za bardzo. On najpierw robi wędkę, czy wędkę robi później? Nie, teraz będzie robił wędkę, więc... ostatniej zagadki po prostu... Nie jestem w stanie wywnioskować. Chociaż nie, trzeba po prostu wykorzystać moment, w którym mamuśka wstaje. Tylko, że sąsiad tu też od razu idzie. Ale dobra, damy radę. Damy radę.
Jeśli coś tu jest, no to to zdobędę. Okej, czyli nie. Zepsułem i jeszcze dodatek. Muszę zresetować, dobra. Zobaczymy się po prostu, jak już będę miał wszystko ogarnięte. Na spokojnie. I w końcu znajdę może to ostatnie rozwiązanie. Pułapki. Dobra, jestem z powrotem jeszcze. Spada, nie załatwiłem wszystkiego, co miałem załatwić, ale... Powiem wam szczerze, wpadłem na genialny pomysł. Co jeśli trzeba po prostu dać sprężone powietrze do tego? To też coś po prostu, wiecie, ogarnie. Dobra, się sprawdzi. Na razie muszę i tak przekupić Little Japera, czy małego krzykacza na polski. No i szybko pilnik. Oczywiście mnie złapie. Bo innego wyjścia nie było. Nie, powinienem jeszcze naprawdę... Chyba, że... A nie, kiełbasę i to osobno powinienem zrobić. Mój błąd znowu. Ale zobaczmy, czy to zadziała. Tak, zadziała. Dobra. Czyli dobrze pomyślałem. Ale okej, to na spokojnie. Ogarnijmy wszystko po kolei. Dobra, sprzężone powietrze. Nie. Jeszcze nie będę robił tej łódki. Bo to psuje, bądź co bądź, kolejność. Dobra, mamy trochę czasu, to spróbuję się podkraść po gaśnicę. Dobra. Nie wiem co, powiem szczerze, co to ma zrobić ze sobą, że tak nazwę, ale no. No i już zepsułem prawdopodobnie. Ale dobra. To jeszcze łódka, tutaj zostało zepsute. Pilnik jeszcze czegoś chyba był, a nie jestem pewien do czego. Tak, zepsułem, bo nie zrobię teraz sprzętu. No, Woody, zdecyduj się. Telefon mnie. Okej, teraz znowu go prawie przydusiło. I dobra, mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7. I coś z tym jeszcze. Nie wiem, może to. Zresztą mniejsze, jakieś znajdę rozwiązanie. I okej. Okay. Jak już przy tym jesteśmy, swoją drogą, co? Zepsuję to już, czemu nie? Po prostu tak czy siak będę musiał to zrobić i tak to ułatwię sobie po prostu przejścia na przyszłość, bo tutaj sam się nie będzie zatrzymywał. Dobra. I teraz tak, nie wiem pierwsze co jeszcze z nim zrobić, bo coś na pewno. Może nie wiem, się sprawdzi jeszcze. Ale dobra, wiem, że już u mamuśki niczego nie ma. Więc przyjmij tyle dobrego. Nie, zobaczmy, czy tutaj coś można. Nie. Pilnik? Nie. Moneta? Idź szybko, 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 szybko. Ale to, że on hałasuje, musi mieć coś do... Ten... Musi mieć jakiś wpływ na jakieś inne rzeczy. Tylko na jakie? Powiem szczerze, to jest moim zdaniem bardzo dobre pytanie, więc... Tak, teraz piana. Zaraz powietrze. Oj. No i naprawdę nie wiem, co jeszcze... A nie, udało mi się! Dobra, to nie wiem, jaki wpływ miał to, czy to...
Może to z telefonem się połączyło, no tak. Nie pomyślałem o tym w ten sposób, że w telefonie telefon dostanie trąbienie i tyle. Brawo ja. W sumie tak na jełopa to odkryłem, ale dobra. To jeszcze żyli cukierki, no niestety nie pokazałem wam za dużo kawałów tych. Ale taki już urok tego wszystkiego, jak się skupiam na kawałach, a nie na sąsiedzie. Ale dobra. Żre cukierki. O Jezu, ohyda, trzeba wymiotować w ogóle. I do, i tam, i wymiotuje. I przy okazji jeszcze Olga zobaczył. Olga go znienawidzi, pobije. I no cóż. Mamy załatwiony kolejny poziom. I już 15 minut odcinka. Wiecie co, nie. Chyba tego nie skończę dzisiaj. Więc, dobra. Jednak nie będę się tym przejmował. A więc, akcja. Viva Mexico! Mamuśka postanawia, ma podziwia uroki starożytnych świątyń, a sąsiad jak zwykle zwłóczy się po okolicy. Organizatorzy wycieczki przygotowali wiele atrakcji dla żądnych wrażeń turystów. Od skoków do wody po huśnięcie, a huśtanie, nie huśnięcie, ja dzisiaj rozkażony. Huśtanie się na linie cieszy jednak. Aktywny wypoczynek niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. 9 zagadek, tym razem sprawdziłem wcześniej. Słyszę skrzek. Czy to oznacza, że papuga naprawdę wróciła tutaj? A, tylko to jest jakaś niebieska papuga, więc... Nie wiem, czy on jakieś problemy... E, gdzie jest sąsiad? Swoją drogą. A, sąsiad jest tam. A co my tu mamy? Zardzewiały sztylet. Uwaga, uwaga, czy papuga będzie wrzeszczeć na mnie? Czy nie? No na szczęście nie. Sąsiad się tu bawi. Teraz idzie... Gdzie? A, tam, dobra. To nie ma problemu, mogę iść sobie posprawdzać co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę. O, jakiś kryształ. Dobra, coś tu jeszcze jest do wzięcia. Nie, ale sąsiad śpi. Dobra, łom, nie wiem na co będzie. Wiem, dlaczego będą kryształy. To akurat widać. I powiem szczerze, że ja to wiem nawet, bo to pamiętam. Co? I jest problem. Ten olbrzymi kamień jest chyba częścią większego mechanizmu, po prostu się obraca się. Mechanizm pewnie działa, czy coś takiego, dobra. Dobra, mniejsze z tym, mamy kukurydzę, to wiem, że zamiast cygara pewnie trzeba będzie mu wstawić. Tutaj jeszcze jeden kryształ i sąsiad dostanie nagrodę. Gniazdo papugi, okej. Nie wiem, co z tym zrobić, ale... O, jeszcze jakaś żywica, dobra. Ważne, że znalazłem jakieś już rozwiązania. Czerwona farba, dobra. Gdzie jest sąsiad? Dobra, sąsiad idzie teraz tam. Więc muszę być przez chwilę spokojniejszy. Będą tak gniazdo papugi i żywica. Okej. A dobra, nic nie ma, ale jak robi to tam wyląduje klejnot. Ciekawa sprawa. Szkoda tylko, że muśka teraz tutaj stoi. Aha, już go uderzyło. Z jednej strony. Ale dobra, jeśli będzie dwa, to właśnie uderzy go z dwóch stron. Na co, nie będę ukrywał, bardzo czekam. Tylko drugi klejnot muszę jeszcze odnaleźć. Co tego on nuci muzykę prawie jak Indiana Jones. No, jak ja tu mam wyjść stąd, jak tu ciągle mamuśka? Co, nie, nie, naprawdę nie. Dobra. Fajna muzyka, ale chyba zepsułem coś. Mamuśka wszędzie stoi. Tyle. Dobra. Okej, obudził się sąsiad. I teraz co tu mamy? Żywice. Idzie na drewniany. Dobra, zobaczymy tutaj. Ostrze szkielcu nie jest wystarczająco ostre. A, dobra, już wiem. Tu mamy żywice, dobra. Jeszcze raz muszę wsadzić. W tym momencie to powinno zacząć się ruszać.
Mam już ostry sztylet. Sąsiad gdzie idzie? A, pewnie tutaj gdzieś popływać czy coś. No i była mamuśka, okej. Okay. Teraz kiedy mamuśka idzie, to szybko trzeba. Dobra, szybko idź, szybko. Teraz łom. Może tutaj? Zamknięta kopalnia. Czyżby? Dynamit? Czyli dwie rzeczy będą związane z cygarami. Nie idź. Co my tu mamy? Aha, zupełnie jak rozrodko bez prawdziwego byka. Żywica? No, znowu go to uderzy. Nie chciałem tego, ale dobra. Nie wiem, łomy jeszcze tutaj? Nie. Nie jestem pewien, co tam zrobić, ale wiem kolejną rzecz. Pierwsza rzecz, mamuśka polazła, to szybko dynamit. Kukret zapewnie też. Da się założyć od razu. I on idzie po cygaro, dobra. I chyba potem będzie szybko spaść. Tak, spać. Zresztą mniejsza z tym, okej. Chyba kukurydzy z papugą. Okej. Dobra, zaraz ma ten też sztylet? Pewnie nie. Łom? Też nie. Ale powiem wam szczerze, dobrze, że to zostało, bo to pokazuje, że jednak jest więcej rzeczy do załatwienia z tym wszystkim. Teraz przy okazji Rodeo będziemy mogli pokazać. W międzyczasie Udi idź przeciąć. Ale coś czuję, że jeszcze z tą maszyną trzeba będzie coś pozmieniać. Poluzowane, dobra. I teraz patrzcie, pokażę wam magię. Widzicie, klejnot się pojawia tam. I teraz tak, sąsiad idzie tu. Więc oczywiście. I coś czuję, że tutaj trzeba będzie, czy tego chcemy, czy nie, właśnie łódkę jeszcze wypuścić, ale... No monety nie mam. Ta buga idzie, ale on się poślizguje na jej kupie i wpada do wody. I będzie dodatkowy punkt, jeśli wpadnie w ten sposób pewnie do tego. No jak to się nazywało? No na łódkę. Tylko muszę znaleźć monetę. Monety nie ma. No i oczywiście idą tak, że pewnie się znowu zsynchronizowali. Czerwona farba na pewno tutaj na ławkę, żeby byk go uderzył. Ale dalej nie wiem, skąd moneta. Dobra, mamuśka se poszła, teraz szybko. Mamuśka poszedła. Tak, i swoją drogą teraz zobaczymy sobie kolejną piękną łapkę. Dobra, widzę już kolejną rzecz, którą trzeba będzie zrobić. Co? Mamy monetę! Dobra, ale jeszcze jej nie wsadzam. Bo ja jednak chciałbym zrobić ultimatywne połączenie. Więc dobra. Kukurydza. I teraz łom. Nie. Szybko. Powiem wam szczerze, ten poziom czuję, że będzie łatwiejszy. Mam już... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze cztery. Jedna to będzie łódka, jak skoczy w łódkę pewnie. Druga jak się poślizgnie w łódkę. A może on się w ogóle nie pośliznie, czy coś. Potem jeszcze jest kwestia byka. Cztery zostały, no i drugi kryształ. Bo to wiem, że jest za dwa kryształy coś. Znaczy, co znam z oczywistości, to będzie mega zgniot. Tylko drugi kryształ wiem, że będzie w gnieździe, nie wiem jednak jak zdobyć. Chyba trzeba wysadzić posąg czy coś. Dobra, o mam drugi kryształ. Więc okej. Więc mogę już naszykować super zgniota.
No niestety sąsiad mnie znajdzie. Przepraszam bardzo, co jest z drugim kryształem? No przepraszam bardzo, ale gra się zbugowała. Drugi kryształ mi wyparował. No i jeszcze do mamuśki idealnie. I czy zadziała za dwa? Nie, nie zadziała za dwa. Dobra, to widzimy się za chwilę, jak już wszystko poogarniam i tym razem nie zbaguję kryształów. Dobra, ludziowie, tym razem robię ekstremum. Próbuję uzyskać... Oba klimuty nie dam rady, naraz. No mamuśka niestety mi przerwała. A gdybym zdążył dwa klienty, to od razu bym dostał nagrodę za oba. No niestety, ale dobra, jak już w sumie wznowiłem, to jak widzicie mam tą farbę. Mamuśka mi znowu złapie, dobra. Więc to sensu wielkiego nie ma. Ale ten klient już tam jest, jak widać. Zaraz żywicę zarzucę. No i w sumie mówiłem, że wrócę, jak już będzie wszystko ogarnięte, ale... No nie, i znowu mamuśka. Szybko, zdążysz? No! To już było chamskie. Dobra, wiecie co, nie. Ja naprawdę zresetuję to najlepiej. I zrobię to na spokojnie, jak będzie już wszystko gotowe, to wtedy wam pokażę. Wiem, że to mówiłem przed chwilą też, ale... No takie rzeczy mi po prostu wkurzają, jak już schodzę po schodach, ale nie, nagle mi się postać cofa czy coś. O, dobra, mamy przy okazji kombinację zagadek. Co tam? Tam coś wypadło. Tylko co to było? No, coś wypadło, oczywiście już tego nie ma. Po co ma być widoczne? Ale okej. Swoją drogą, znowu będę próbował zaraz zrobić kombinację dwóch klejnotów. Nie wiem, czy się uda. Jeśli nie, to... Ja się poddaję, ale powiem wam szczerze, poza tym mamy już chyba wszystko ogarnięte, więc... No, jest dobrze. Oczywiście znowu mam... Dobra, tym razem mamy oba. Nie zbugowało się przynajmniej to. Dobra. Posąg, szybko, w posąg. Dobra. Tym drugim razem mamuśka złapała już, sąsiad tu właśnie teraz to robił. Czyli nie zdążę jeszcze ogarnąć tutaj idealnego combo, ale spokojnie. Dobra. Dobra, już się trochę plączę w tym, co chciałem powiedzieć. Dobra. Za dużo tego, dobra. Na górę nie muszę już wchodzić, to miejsce też ogarnięte, mniej bądź więcej. Zostało tutaj. I to miejsce w sumie. Dobra, sąsiad nie patrzy, to mogę szybko iść. Dobra. Nie zdążę pomalować jeszcze ławki i wstawić dynamita, ale to zrobię już na spokojnie. Okej, sąsiad ucieka, to wykupujemy łódkę. Wykupujemy łódkę, powiedziałem. I karmi papugę. Przy okazji teraz zobaczcie, jak pięknie będzie z sąsiadem. Uwaga. I... Ej, co się dzieje, ale... I proszę. Jedno. Dlatego, że po prostu za przestraszenie go już dostałem. Ale ogólnie byłoby tutaj dwa. Dobra. O nie, mamuśka już tam czeka, co nie. Gdybym nie czekała, tylko ogólnie była, to bym... Znaczy, dopiero by szła, to bym zdążył, ale tak niestety. Bo naprawdę zostało nam to? Pomalować ławkę na czerwony i dynamit i będzie ukończone. No niestety tutaj się mamuśka z sąsiadem wymija. Nie wiem, czy coś źle zrobiłem, czy jak. Ale dobra. Sąsiad robi krótką drzemkę. I dobra.
takim razie ja idę w posąg. I tak. Kiedy sąsiad wejdzie tu, ja przychodzę tu, czekam aż myszka będzie szło, ogarniamy ostatnie rzeczy. No i wygrana. Ale powiem szczerze, znowu okropnie długo schodzą mi dwa poziomy. Chociaż to głównie moja wina, że strasznie lamię, nie myślę i tak dalej. Dobra, mamuśka. Okej, mamuśka wychodzi. Idzie do byka, czy tam do krowy, chociaż dla mnie to jest jedno i to samo. Okej, można schodzić, bo sąsiad już nie patrzy. Poślizgnął się, tak jak mówiłem, i na łódkę. Okej. Podwójna kombinacja. Udało się to zobaczyć. To teraz tak. Mamuśka wychodzi. To teraz tak. On idzie oczywiście do góry. Jakby się nie nauczył niczym. Dobra. Więc teraz tak. Dynamit. Ławeczka na czerwono. Świeżą farbą. I w sumie się udało. Tamten poziom zajął 15 minut. Ten kolejny 15 ponad. Oczywiście tylko nagrania. Po nagraniu było tego dużo więcej. W sensie dużo więcej prób, dużo więcej wkurzeń się i tyle. Mniejsza. Tylko jeden klejnot wyciągnął, drugiego nie wyciągnął. Tylko taka dziwna sprawa. I w ogóle ciekawe. Oznacza to, że tylko ten klejnot aktywuje cokolwiek. Ten drugi po prostu usprawnia mechanizm, ale bez tego pierwszego ten drugi nie działa. Chyba, że się zbugowało i po prostu on też miał leżeć, ale no jednak nie leży. Jak nic. Indiana Jones to jest. Ale okej, teraz tylko poczęstuj się dynamitem, zrzemij się na świeżej czerwonej farbie i będzie fajnie. Dobra. Dziwne, że się wcześniej zorientował, no ale co już to sąsiad. Po nim nie można spodziewać niczego więcej niż IQ minus 1000. No i okej, teraz idzie spać na ławeczce. Dobra, oczywiście się budzi, byk się wkurza, uderza go. I swoją drogą, nawet gdyby to było na procenty, to 8 na 9, czyli mam ideolo. Okej. I w sumie mamy dostęp do finału, czyli bez paniki. I z tej swoją drogą mogę powiedzieć, ten odcinek jednak był w dwójce na koniec, czyli to już było, był cały finał historii. Ale dobra, to już w następnym epizodzie, czy w sumie w następnym odcinku. Tak czy jak więcej, ja wam dziękuję za uwagę, wybaczcie za moje totalne namienie i w ogóle. No i do zobaczenia już, jak już mówiłem, w kolejnym odcinku, no i trzymajcie się. Hej, hej.